Pytanie 19 z zakresu VAT. Kazus podatkowy. Rzeczoznawca majątkowy, będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonał na zlecenie podatnika podatku od wartości dodanej wyceny nieruchomości położonej w Holandii. W którym kraju członkowskim usługa ta powinna zostać opodatkowana i który z podmiotów będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług od tej czynności? Uzasadnij odpowiedź. No więc jest to usługa na nieruchomości, więc stosujemy zasadę szczególną z poprzedniego pytania odnośnie miejsca opodatkowania. Jest to miejsce świadczenia opodatkowane według miejsca położenia nieruchomości, czyli usługa będzie opodatkowana w Holandii, w Niderlandach. A skoro tam, to według niderlandzkich przepisów podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT od tej czynności nie będzie rzeczoznawca, usługodawca. On powinien wystawić fakturę, na której nie będzie doliczać podatku VAT należnego, lecz napisze odwrotne obciążenie, reverse charged, a podatek od wartości dodanej, niderlandzki VAT, naliczy i rozliczy podatnik od wartości dodanej, odbiorca usługi w Niderlandach. Dziękuję.